Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o kolejnych zmianach na mapie oraz podam wam dokładne daty kolejnych trzęsień ziemi. Zanim zaczniemy, to z okazji, że dzisiaj są moje urodziny, życzę wszystkim wam wszystkiego najlepszego! I jeszcze podziękowanie dla tych nocnych graczy w tle. Przy okazji zapraszam na Discorda. Okej, a zacznijmy od tego, że kilkanaście minut po wstawieniu mojego wczorajszego filmiku zaczął się jeden z eventów, o którym w tym filmiku właśnie mówiłem. A mianowicie trzęsienie ziemi. Ale jest o wiele groźniejsze niż te sprzed kilku dni. Wczoraj o 18:30 mapu Fortnite znowu zaczęło drżeć. Tak samo jak przed aktualizacją, jednak tym razem trzęsienia ziemi niosły ze sobą wielkie szkody w ziemi, a dokładniej długie pęknięcia. Jeśli teraz się udacie w to miejsce niedaleko pomidorowego przybytku, to będziecie mogli się przyjrzeć pierwszej bliźnie podziałania Króla Ognia. To pęknięcie nie pojawiło się nagle. Jest to event na żywo i niektórym udało się to ująć w swoich powtórkach. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. To nie wszystko, ponieważ około 1:15 w nocy nadeszło kolejne trzęsienie ziemi, a z nim kolejne pęknięcie w ziemi. Tym razem obok mostu niedaleko golfowego gniazdka. Zobaczcie sami. Co ciekawe, u niektórych most ten się zawalił, i jednak u mnie jest cały i zdrowy. Niektóre z wycieków z plików ry, o których mogliście już u mnie słyszeć, dają nam znać, że ten most rzeczywiście się zawali. Tak samo ten nieszczęsny budynek w wykrzywionych wieżach. Na ten moment to są wszystkie pęknięcia na ziemi. Jeśli chcielibyście na własne oczy zobaczyć kolejne takie wydarzenie na żywo, to Fire Monkey wydobył z plików ry dokładne daty wszystkich byłych i nadchodzących trzęsień ziemi. Teraz widzicie tabelkę przygotowaną przez niego. Widać na niej daty oraz dokładne godziny. Zwróćcie uwagę na to, że godziny są tutaj podane według czasu wschodniego, a więc o 6 godzin do tyłu od naszego czasu. Ale to nie powinno sprawić trudności. Wystarczy wybrać jakiś dzień i godzinę i dodać do niej 6 godzin i wtedy wejść do gry. Najbliższe trzęsienie ziemi powinno być dzisiaj 15 lutego o 2:27 w nocy czasu wschodniego. Co oznacza, że o 8:27 w Polsce. Wystarczy wejść wtedy do gry i później sprawdzić powtórkę. Może nawet idealnie traficie w miejsce w grze. Niestety nie wiemy, gdzie będzie to pęknięcie. Następne trzęsienie ziemi, według czasów w Polsce, będzie także 15 lutego o 19:24. I tak aż do 27 lutego. Tego dnia nastąpi ostatnie trzęsienie ziemi i prawdopodobnie największe. Wtedy warto będzie zajrzeć do gry. Może to być coś większego niż zwykle. W opisie dodam też link do strony, która odlicza dokładnie, ile pozostało do najbliższego trzęsienia ziemi. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bojowym.